Cześć, witam cię serdecznie. Na dzisiejszym filmie poruszę temat Revoluta. Jest to taki pewnego rodzaju bank, który po prostu ma swoją kartę i możemy płacić tą kartą na przykład za wszystkie produkty w różnych, praktycznie we wszystkich sklepach, gdzie obsługiwana jest karta Visa. I teraz bardzo ważna wiadomość. Można tą kartę również podpiąć pod Apple Pay lub Samsung Pay, więc nie ma problemu, nie trzeba nosić karty fizycznie ze sobą. Karty są wirtualne i możemy płacić telefonem w każdym sklepie. A więc bez zbędnego jakiegoś tutaj dalszego gadania, zabieram się za rejestrację. Dorota zaprasza mnie do Revoluta. Ja też Was zapraszam do Revoluta. Link do tej strony, do mojego zaproszenia znajdziecie w opisie tego filmu. A więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą robię, to oczywiście klikam w link zapraszający mnie przez Dorotę tutaj do Revoluta. Pokazuje mi się ta strona internetowa i wpisuję tutaj swój numer telefonu i klikam zarejestruj się. Ok, zostałem zaproszony, wpisałem tutaj swój numer telefonu. Teraz kolejnym krokiem, który muszę zrobić, to pobrać aplikację na swój telefon, a więc wejdę teraz na swoim telefonie w App Store i pobiorę aplikację Revoluta. Następnie zweryfikuję swoją tożsamość i podłączę swoją kartę, ale nie taką zwykłą fizyczną, tylko wirtualną. Można to właśnie zrobić od razu po rejestracji do swojego portfela, do swojego walletu Apple Pay i już będę mógł korzystać z Revoluta od razu, za chwileczkę, dosłownie po 5 minutach od tej chwili, kiedy zaczynam to robić. Nie przedłużając, jestem już na ekranie swojego laptopa. Po wpisaniu numeru telefonu przed chwilą na komputerze dostałem SMS-a od Revoluta i tutaj dziękuję mi za dołączenie i od razu jest link, gdzie mogę pobrać, więc nawet nie muszę wchodzić na App Store, nie musisz wchodzić na Google Play. Tutaj już z tego linku przejdziemy bezpośrednio do pobrania aplikacji Revolut. Tutaj klikamy sobie Get lub Pobierz, w zależności od tego, jaki język macie wybrany. Ja już sobie tutaj pobieram. Moja aplikacja jest już pobrana, mogę sobie otworzyć, pobrana, zainstalowana i uruchamiamy aplikację. Tutaj sobie przesuwamy palcem w prawo. No, można zamówić piękne, ładne karty fizyczne, ale ja podłączę sobie tutaj tą wirtualną pod swój portfel Apple Pay. Dobra, teraz klikamy Open Free Account, podajemy tutaj swój numer telefonu, który podawaliśmy przed chwilą i klikamy Continue. W tym momencie czekamy na SMS-a z kodem, już jest, dostaliśmy, tak jak widać, to sobie mogę wyłączyć, tutaj sobie klikam i country Polska, klikam sign up. Tutaj teraz podajemy oczywiście główne, takie nasze podstawowe dane, czyli ulicę i numer domu, kod pocztowy w kolejnej linii, miasto i region, to województwo, i po wypełnieniu tego klikamy continue. W tym miejscu u góry podajemy swoje imię, niżej nazwisko i klikamy znowu continue. Tutaj datę urodzenia, dwie pierwsze cyfry to dzień urodzin, następnie miesiąc, później rok i klikamy continue. Adres e-mail, którego używamy. Teraz Revolut pyta nas, jaki jest powód użycia Revoluta przez ciebie. Ja daję tutaj pierwszy, po prostu będę wydawał pieniądze i oszczędzał również dziennie. Następnie pyta się, czy może włączyć powiadomienia, oczywiście allow, zezwalamy. Ja w tej chwili muszę na chwilę wyłączyć nagrywanie ekranu swojego telefonu, ponieważ mam informację, że jest to po prostu treść, która tutaj jest, jest ukryta, chroniona, więc żeby zabezpieczyć mnie przed udostępnieniem tych danych, po prostu mi się nie wyświetlą te dane, dopóki nie wyłączę nagrywania ekranu, więc na chwileczkę muszę wyłączyć. Na ekranie teraz mojego telefonu wyświetlił się ekran z utworzeniem PIN-u tutaj do aplikacji, a więc ja sobie podaję tutaj swój PIN, przez który będę chciał jakby odblokowywać swoją aplikację Revolut, więc podaję sobie czterocyfrowy PIN, później potwierdzam go jeszcze raz i przechodzimy dalej. W tym momencie musimy zweryfikować swoją tożsamość, a więc naciskamy sobie tutaj Verify na dole. U góry w Nationality wybieramy sobie kraj, z jakiego pochodzimy. U mnie w moim przypadku jest to Polska. Następnie województwo, następnie wybieramy dokumentem, którym chcemy się zweryfikować. Ja sobie tutaj wybieram pierwsze pole State. W tym momencie zezwalam Revolutowi na użycie kamery, aby się zweryfikować i skanuję swój dowód osobisty w celu weryfikacji. Przód dowodu i robię zdjęcie. Jeśli zdjęcie wyszło wyraźne, klikamy My card is readable, czyli jest czytelne. Teraz tył dowodu osobistego, robimy zdjęcie. Jeśli jest czytelne, znowu dajemy, że jest czytelne. W tym momencie musimy zrobić sobie selfie, a więc bierzemy telefon, naciskamy continue i robimy sobie zdjęcie samej twarzy.
Jeśli zdjęcie wyszło poprawne, to naciskamy sobie niebieski przycisk My Selfie is Clear. Przeszliśmy przez cały proces właśnie weryfikacji. Tak jak widzieliście, on został ukończony w 60% i teraz już jesteśmy w Revolucie. Teraz jeszcze nie chcę dodać pieniędzy, więc klikam sobie Not Now. Mam już utworzone swoje pełne konto zweryfikowane w Revolucie. Teraz utworzę sobie kartę wirtualną po to, abym mógł podpiąć to pod Apple Pay i używać Revoluta już tak jak normalnie zwykłego banku. A więc klikam sobie tutaj na Cards, Get Card i klikam Get Started. Na tym ekranie mamy wybór karty, czy chcemy zamówić sobie taką normalną, fizyczną, czy wirtualną. Ja chcę tylko wirtualną, jest to o wiele wygodniejsze. Karta wirtualna w tym momencie jest za darmo. Normalnie kosztuje 25 zł, w tym momencie jest free. I tu jest jeszcze druga karta, ale ja tej karty nie będę zamawiał. Zamawiam tylko tą pierwszą wirtualną. Naciskam Get Virtual Card i moja karta jest już prawie aktywna. Teraz naciskam sobie Add Money. Wybieramy sobie tutaj walutę, którą chcemy doładować. Ja w tym momencie potrzebuję doładować sobie 20 euro, więc sobie naciskam euro. I niżej mamy, czym chcemy ją doładować, a więc zmieniam sobie change, bo jeszcze nie Apple Pay, tylko normalną kartą. A więc sobie daję add card i tutaj add card. I podaję numer karty tej, która zostanie obciążona w celu doładowania środków tej mojej wirtualnej karty na Revolucie. Po dodaniu karty, którą doładowałem sobie 10 euro, mam teraz opcję dodania tej karty wirtualnej Revoluta do Apple Wallet. A więc sobie klikam to Add Apple Wallet, następnie naciskam Next, czytam warunki, zgadzam się, agree i już moja karta została dodana do mojego portfela Apple Pay w moim telefonie. Teraz jeszcze tylko system pyta się, czy ustawić tą kartę jako domyślną, aby zawsze po wejściu do portfela ta była jako pierwsza, czy zostawić domyślną tą, która była. Ja zostawiam tą, która była, to jest z mojego banku, a ta po prostu będzie jako taka dodatkowa, więc klikam sobie Not Now. W ten sposób założyłem konto, zweryfikowałem i dodałem sobie tutaj 10 euro w celu weryfikacji. Można również tutaj swoje konto doładować złotówkami. Nie ma z tym żadnego problemu. Naciskamy sobie tylko Add Money. Ja doładowałem euro po prostu, bo potrzebowałem euro na tej karcie, ale możemy wybrać sobie złotówki. Minimalna wpłata, jaką możemy zrobić, to jest 20 zł. Nie ma opłaty. Naciskamy sobie Add Money po wybraniu tutaj i klikam Add Money. Podaję sobie teraz tylko 3-cyfrowy kod z mojej karty, którą mam tutaj podpiętą i klikam Continue. Trwa weryfikacja i już mam również 20 zł. Teraz w zależności od tego, które pieniądze chciałbym wydać, to wchodzę sobie na tutaj tą szczałeczkę koło PLN-ów i wybieram sobie rachunek, który chciałbym, z którego chciałbym jakby zostać obciążony, płacąc na przykład w sklepie. Jeśli jestem na przykład za granicą, to mogę wybrać sobie euro. Jeśli jestem w Polsce, mogę wybrać sobie złotówki, w zależności od tego, gdzie ewentualnie też jeszcze będę chciał płacić tą kartą, na przykład na jakichś zagranicznych stronach lub jakichś sklepach, to w zależności od tego, jaką walutę będę potrzebował, taką sobie tutaj ewentualnie doładuję i taka zostanie mi pobrana z mojego Revoluta, z mojego konta w Revolucie. Łączna suma to jest 64 zł, bo 10 euro to jest wartość 44,84 PLN i 20 PLN to mamy łącznie 64,84. Myślę, że na koniec dla tych, którzy zostali, warto dodać jeszcze taką ciekawostkę, że jeśli mamy euro na swoim koncie, ale chcielibyśmy je zamienić na złotówki, to nie ma najmniejszego problemu, bo tak jak wiecie, ja na swoim koncie mam i euro, i złotówki, ale potrzebuję złotówki, to klikam sobie tutaj na portfelu euro, na te trzy kropeczki tutaj na środku. Tutaj mogę sobie kliknąć Exchange, mogę wybrać swoje 10 euro, które posiadam na portfelu, a to po kursie, który widzimy tutaj na środku ekranu, moje konto w złotówkach zostanie doładowane natychmiastowo po naciśnięciu Exchange. A więc klikamy. Jak pojawi się czwórka. Jest. OK. 44,84 doładowało się, tutaj damy done i widzimy, że nasze konto euro jest już puste, a nasze saldo z złotówkami zostało powiększone o te 44,84 zł. I łącznie mamy 64,84. Pamiętaj, że link z zaproszeniem do Revoluta znajduje się w opisie tego filmu. W tym wideo to wszystko. Każda łapka w górę bardzo mile widziana. Subskrypcja również, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału.
i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!